Ulubione kompozycje Jana Pawła II zabrzmiały wczoraj w kościele klasztoru sióstr Urszulanek w stulecie urodzin wielkiego Polaka. Ciekawostką jest to, że w październiku 1978 roku kardynał Karol Wojtyła odwiedził podominikański klasztor w Sieradzu. Setnia rocznica urodzin papieża. Musieliśmy to uhonorować z wielu względów, no chociażby z tego względu, że był wielkim Polakiem, to jest rzecz pierwsza, a druga to, że był tutaj na 2 miesiące przed wyjazdem na konklawę, odwiedził ten klasztor. Klasztor pochodzący z XIII wieku, gdzie muzyka zawsze brzmiała wspaniale. To są duże emocje. To są emocje dzieciństwa, to są emocje patriotyzmu, to są emocje zapytań, gdzie jest pokolenie JP2 dzisiaj. To jest zawsze dla mnie takie dzielenie się muzyką, dzielenie się talentem. Jak to mówił kiedyś pięknie wielki kompozytor polski, Lutosławski, powiedział, że ten, kto ma talent, to powinien mieć głowę jeszcze niżej, bo on to dostał. A jak się coś dostaje, fajnie by było oddać też czasami. I tak to traktuję. W koncercie wystąpili także organista Robert Grudzień i skrzypek Bogdan Kierejsza.